Cześć, w tym odcinku dowiecie się w jaki sposób ustawić fragment piosenki jako dzwonek w telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby ustawić dany fragment piosenki jako dzwonek w telefonie, będziemy potrzebować do tego aplikacji, która nam w tym pomoże. W tym celu uruchamiamy sklep Play. No, i w polu wyszukiwania wpisujemy taką frazę, jak wytnij dzwonek, i klikamy tutaj w pierwszy wynik wyszukiwania. Chodzi nam właśnie o tą aplikację. Pobieracie tę aplikację na telefon i instalujecie. Po zainstalowaniu tej aplikacji, uruchamiamy tą aplikację na telefonie. Następnie klikamy w zakładkę przycinacz MP3, i tutaj zostaniemy przeniesieni do miejsca, gdzie mamy wszystkie nasze utwory muzyczne w telefonie. No i pamiętajcie o tym, żeby taką piosenkę wcześniej pobrać na swój telefon, jeżeli jakaś konkretna Was interesuje. Następnie wybieramy właśnie tą piosenkę. Ja Wam to pokażę na przykładzie piosenki Alana Walkera. Więc klikamy w tą piosenkę. No i tutaj Wam się pojawi właśnie taki utwór w formie wykresu z takimi suwakami na początku i na końcu. I po prostu tymi suwakami musicie określić początek i koniec Waszego fragmentu, właśnie z tej piosenki jako dzwonek. Jeżeli już to zrobicie, to klikamy w prawym górnym rogu taki przycisk zatwierdzający. No I teraz musimy nazwać ten fragment piosenki. Niech to będzie test 5. No i następnie klikamy w ten przycisk konwertyta i teraz trwa konwertowanie tego fragmentu piosenki, który zaznaczyliśmy. W zależności od długości tego utworu to może chwilę potrwać, ale jak widzicie ta konwertowanie tego utworu trwa bardzo szybko w zasadzie tego fragmentu. Już za chwilę zakończy się. Został skonwertowany fragment, teraz, żeby ustawić go jako dzwonek w telefonie, wystarczy zaznaczyć tą ikonę, właśnie zieloną. Tutaj z ikoną słuchawki klikamy. No, i na dole mam informację, pomyślnie ustawiono. I w ten sposób ustawiłem fragment danej piosenki jako dzwonek w telefonie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę. Wspierając moją pracę, zostaw komentarz, udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka. Cześć.